Dzień dobry Państwu. Witam Was w drugiej części naszej rozmowy z Mikołajem Januszem. Pyta. To znów ja. PL. Wciąż ja. I tym razem będziemy, właściwie nie będziemy, tylko mój gość, nasz gość będzie odpowiadał na Państwa pytania. A ja chciałam podziękować i powiedzieć, że nasz program istnieje dzięki patronom z Patronite, z tym osobom, które wpłacają też na YouTube, ale również Fundacji FAIR, Fundacji na Rzecz Uczciwej Bankowości. Czasami Państwo komentujecie, jak uczciwość bank to jest oksymoron, owszem, ale jest to fundacja, która pomaga między innymi frankowiczom, może nawet przede wszystkim frankowiczom. Ja również korzystam z Fundacji FAIR. Jestem już po pierwszej rozprawie wygranej. Niestety był to Getting Bank i wszedł syndyk i sprawa jest zawieszona. W związku z tym nie jest to fundacja, która jest na rzecz banków, a na rzecz właśnie tych, którzy są ich ofiarami. I oczywiście specjalne podziękowania dla Stana i Barbary Zadrożny S&B Award, którzy również pomagają, żeby ten program mógł istnieć. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Kopiński i prowadzę Fundację FAIR, czyli Fundację na Rzecz Uczciwej Bankowości. Jeżeli mają Państwo kredyt frankowy lub jakikolwiek inny kredyt walutowy, to zapraszam do współpracy, dlatego że 98% teraz spraw jest wygrywanych w sądach i po prostu warto się tym zająć. Jeżeli mają Państwo kredyt gotówkowy, również warto dokonać analizy takich dokumentów, dlatego że bardzo dużym prawdopodobieństwem będziemy w stanie odzyskać odsetki, które już Państwo zapłacili i uciąć te odsetki, które są do płacenia na przyszłość. No i przechodzimy do drugiej części i pytania. Na wiele pytań w jakiś sposób odpowiedzieliśmy w naszej pierwszej części rozmowy, którą, jeżeli Państwo nie widzieliście, to bardzo serdecznie polecam. I user UX pyta, czy poza czasem pracy na marszach czy spotkaniach lewaków spotkała Pana i Pana żonę jakieś niebezpieczeństwo ze strony aktywiszczy? Rozumiem, że chodzi tutaj o Ksenię. Tak. Nie mam żony, ale może będę miał. Więc czy mnie spotkała agresja? Nie. To raczej ludzie, którzy właśnie to... Ludzie mi się zdaje, że jak dużo osób pisze w necie, że nawet wysyła do mnie, no oj, cię spotkam, to coś tam, to że to naprawdę się dzieje. A jednak ludzie nie mają takiej sobie śmiałości, chyba nie zdarzyło mi się, żeby ktoś faktycznie... Jakieś takie, nie wiem, nieprzyjemności. Nie. Raczej odwrotnie. Raczej bardzo miłe rzeczy mówią i tak dalej. No, ale też macie na takim intro, który mówicie, żeby z wami nie rozmawiać. No tak. To niektórzy, jak ci sądzisz, że to przez to, tak, że nie rozmawiają z nami, bo tak biorą do serca. Znaczy, jeżeli alternatywą dla tego miała być agresja, to niech lepiej nie rozmawiają. Tak. A pan Mariusz Wróblewski pyta, czy Kasia Szczuka ma mocny cios? Nie. Ale to nie pana ten cios spotkał, nie. Zdaje się. No nie, ale, ale Koza mówił, że ledwo tknął jego dziewiczy zarost, więc... No właśnie, i bardzo dużo pytań pojawia się wspomnianym przez siebie Kozą. Co się z Kozą dzieje? Dlaczego? Ja oczywiście wiem, bo tutaj w książce jest to wyjaśnione, ale co się dzieje z Kozą i dlaczego? Czy wiesz, mieliśmy jakieś tam niesnaski i po jakimś czasie one powinny móc być do zagrzebania. Ja próbowałem to zrobić, ale niestety nie da się. Bardzo jakiś taki istnieje, jakiś nie wiem, bardzo taka... Koza poszedł w jakąś taką stronę, on był strasznym fanem tych 4chanów, tego wszystkiego. Co to znaczy? Takich jakby darknet, te sprawy, takie fora, gdzie się pojawiają różne rzeczy takie nie do końca czasem legalne i tak dalej. To jest jakby coś takiego się pojawia, wiadomo, że za chwilę znika, to długo by opowiadać. To niektórzy coś nie kojarzy, sobie mniej więcej sprawdzi. A co się właśnie dzieje I tam bardzo dużo jest takich treści jakby pod różnymi względami niebezpiecznych i niektórych to bardzo pochłania. I to jest taki trochę mrok,
który go wciągnął i tam się pojawiły takie nawet pewne rzeczy, przez które ja nie wiem, czy do końca mi się dobrze czuł z nim teraz współpracując, ale i tak próbowałem dzwonić, próbowałem jakoś wyciągnąć rękę, nie dało. To bo jest, w książce piszesz, akurat chodzi, dotyczyło to pracy wspólnej chyba w radiu. Tak. I mówiłeś o tym, że no, nie był pracoholikiem. No nie, znaczy inaczej, no jakby jakby razem tam wyszliśmy, w sensie chcieli mnie tylko tam zatrudnić, ja powiedziałem, że nie ma mowy, że z nim. I no i jakby on to traktował trochę tak, że o, mam umowę, dostałem, będą mi płacili, jakby o, co mi zrobicie, tak jakby demonstracyjnie pewnych rzeczy nie robił. No i to, no po prostu ciężko się z nim współpracowało, bardzo ciężko. No no tyle, no się drogi rozeszły. No. Czyli teraz jest solistą? Ja nie wiem, co on teraz robi, bo ostatnio to wiem, przy Ksenii, to było 3 lata temu, tak do niego próbowałem się dzwonić, tylko odebrał jakiś spotkomistek bluzgów i tak dalej. Kiedy ja bym w sumie nic takiego nie zrobiłem. Gorzej on. W sensie też nie miał nic strasznego, ale miał strasznie, tylko się produkował, nie wiem, jakiś wrzucając jakieś na przykład do internetu jakieś pornograficzne memy z kimś z mojej rodziny, jakieś takie dziwne rzeczy naprawdę. No ale tutaj sobie o tyle wyjaśniłem, że pewnego razu też jakby sobie tam inaczej z nim porozmawiałem. I to jakoś zniknęło. No i taki jakby poszedł właśnie w taką stronę takiego, nie wiem, jakby to, co było jakby młodym człowiekiem po części fajne, było takie trochę go czyniło taki z pazurem i tak dalej, jakoś poszło w jaką stronę bardziej tego obłędu, nie wiem, Forczana i tych wszystkich nielegalnych rzeczy, które tam, wiecie, o czym mówię. No, znaczy, mam nadzieję, że Państwo wiecie. Niektórzy wiedzą, tak. Niektórzy za bardzo też. Bo... Ale to jakoś dla Ciebie jakoś jest ważne, czy to jest po prostu jakiś etap w życiu, który już zamknąłeś? Nie, etap. Nie, jakby on miał wiele talentów i fajnie to grał momentami, no ale no, nie możesz jakby, wiesz... A ten cios kogoś... od pani... Tak, od Sztuki. Tak, to on odebrał? Tak. Tak, spytał się jej, czy... Znaczy, powiedział, że jej program o książkach stał pałkę, znaczy i ona się obraziła i go uderzyła. Ale była też jakaś taka sytuacja... Też chyba z Kazimierą Szczuką, ale też może już mylę, bo już za dużo tych programów obejrzałam, gdzie było jakieś pytanie, czy właśnie ten, czy kobiety to też ludzie, jak to coś. A, takiego? No to w Kongres Kobiet, tak. No to ja z nią rozmawiałem, tak. Chciałem, żeby... Mnie też spoliczkowała, ale nie chciała już. Powiedziała, że nie powtarza swoich dowcipów, więc dla Kazimiery Szczuki, feministki bojującej, uderzenie kogoś w twarz, to jest dowcip. Aha. Ale też pamiętam na Kongresie Kobiet, bardzo miło, można powiedzieć, reakcji ze strony Anny Grodzkiej. Mm-hmm. Tak. Nie uderzyła, miło odpowiedziała. Tak. Powiesz coś o tym, czy nie? No tak jak widać, nic więcej się nie stało po tym, co widać na materiale. No była tak, chcieliśmy wystawić naszego, tutaj też kolegę trzeciego, z którym nagrywaliśmy wtedy, Rafała Grada, wystawić na jakby walkę z panią Grodzką. Zapaśniczą i ona nie do końca chciała, tam powiedziała, że nie będzie go biła, bo jest taki uroczy i śliczny i go przytuliła i on miał z tym potem, się źle z tym czuł, że był przytulony przez Annę Grodzką, ale to już jego problem. A ja bardzo serdecznie panią Annę Grodzką pozdrawiam, która też była gościem naszego, czy gościnią, proszę bardzo. Gościową. Tak, programu jeszcze gościcą. Tam, który się nazywał Bez Maski. Okay. I była faktycznie bez make-upu? Nie. A. No, głupi żart, ale z maski. I tak, i tutaj już troszeczkę mówiliśmy, pan Polak pyta, czy naprawdę młoda cyganka rzuciła na niego urok, przez co czuł długi smród wokół siebie? Tak, proszę państwa, odsyłamy do pierwszego odcinka. I teraz, pan Kamil Korowaj pyta, czy doradziłby pan Krzysztofowi Stanowskiemu star w wyborach prezydenckich? Czy bym mu doradził, jako taki Zełenski inny, tak? Drugi, że najpierw gdzieś tam z show biznesu, a potem... A ja wiem, znaczy no jak robi i tam mu wychodzi coś w tej sferze, w której robi, no to raczej takie pchanie się do polityki, no ja bym odradzał. Z drugiej strony myślę sobie, że Krzysztof Stanowski
To jest takim trochę królem Midasem, że czego nie dotknie, to rzeczywiście jakiś wielki sukces odnosi. Możliwe, możliwe. Nie, nie jakoś to... Nie, jego cyganka i naszej. Nie, on bardziej się związa, jakby ja nie byłem nigdy piłką nożny za bardzo. On jest jakby z tym światem piłkarskim związanym. Więc jakby no ale teraz nowy kanał to już... A no, ten, no już oczywiście, teraz, oczywiście. Tak, no, to widać, że naprawdę... spektakularny sukces. Zaczęli naprawdę tak, spektakularny. Tak, który może być też spektakularnym sukcesem dla twórców YouTube'u, bo tam jasne. Pokazał, szczególnie po rozmowie z panem prezydentem, że właśnie YouTube można i po szanować, poziomie, tak? Po poziomie telewizji, które proponują to, co proponują. Też, i że oglądalność wcale nie musi być gorsza. I teraz to takie pytanie troszkę światopoglądowe. Cepelinda. Czy pan Jaok wie, czym różni się tabletka PO od tabletki wczesnoporonnej? Czy może jest kolejnym ignorantem obok pana Ziemkiewicza czy Dawida Misiora, który upiera się przy twierdzeniu, że obie tabletki są poronne? Znaczy, no, chodzi o to, że to jest dzień PO, a nie dzień PO. Tabletka dzień PO. I żarno. Nie wiem, o co chodzi. Chodzi o to, że ta tabletka Lawan, zdaje się, ona nie, tak naprawdę ona zapobiega chyba zapłodnieniu, a nie jakby... Nie ma jeszcze zygoty, które, czy nie jest to poronienie, tylko to zdaje się z tego sprawę, tak, jasne jest. I pan lub pani Van Huar, czy forma zadawania pytań i prowadzenia rozmowy jest składową pana charakteru i typu humoru, czy też wyreżyserowanym i robieniem pod kątem bardziej prawicowy, który ma za zadanie ośmieszenie lewej strony? Czy ja w ogóle nie jestem aktorem i nie umiem za bardzo udawać, to tylko wtedy się do czegoś próbowałem, jakieś role wchodzić, ale to nie do końca się sprawdza, tylko wtedy chyba to wychodzi dobrze, jak po prostu jestem sobą i... Znaczy wychodzi, no tak jak, nie wiem czy dobrze, ale tak jak może wychodzić. Nie ma tu żadnego takiego postanowienia, zacietrzewienia, że ja coś będę robił, że coś prawicowe. Tym bardziej, że to jest, Jan Śpiewak fajnie powiedział ostatnio, że ten podział, tak? Szczególnie Jan Śpiewak powiedział, tak, że... Tak, który był też ostatnio program Damy. Tak, ten podział jest sztuczny, szczególnie no, w Polsce, gdzie prawda też lewica, prawica był PRL, no to się mówi, że, no to, no, że Solidarność ma być prawicowa, była ruchem robotniczym, no nie do końca. No, że to bardziej teraz się powinno mówić komunitarianie, indywidualiści i trochę się bardziej z tym zgadzam. A czy prawica? No, też wiesz, no zależy, wiadomo, że... Ja myślę, czy to chodzi bardziej o taką właśnie tą współczesną lewicę, tą woke lewicę, czy też konserwatyzm? No, a nie, to bardziej konserwatyzm. Jestem konserwatywną, konserwatywną osobą, tak. Pewne rzeczy po prostu lubię, podobają mi się jak były i nie chcę... Tradycjonalista. W ogóle lubię Polskę, podoba mi się, nie narzekam na nic i... Bez ojkofobii, absolutnie. Uwysymak. Diviban. Co było od początku i co motywowało do tak swojej misyjnej działalności? Przednia rozrywka z pośmiania się z cudzej grupy? Przednia z pośmiania się? Nie wiem, przygoda chyba bardziej. Przygoda. Urozmaicenie się ciekawego. Wtedy jak zacząłem pytać, właśnie skończyłem po studia i zacząłem taką dość regularną pracę, nie za ciekawą, trochę nudnawą. No i po prostu miałem dużą potrzebę robienia czegoś troszkę artystycznego. Pewnie zaśmieję, że mówię artystycznego, ale takiego twórczego czegoś. Ja się nie zaśmiałam. I też miałem potrzebę po prostu właśnie urozmaicenia, przygody. Hej, przygodo. Hej, przygodo. Ja myślę, że wiele z naszych widzów mogło oczekiwać, że nasze rozmowy będą miały taki charakter, ale ja robimy sobie, a tutaj dość poważnie i osobiście rozmawiamy. Nie wiem, co się stało. Właśnie. Ja też zupełnie nie rozumiem. No. I tutaj pan, który zadawał to pytanie, to nadał dużo pytań, nawet do E. Jest. I teraz, jeśli pan pozwoli, to niektóre pominę, ale tak. Czy właśnie też ta dotyczy to wszystko motywacji? I czy danie wsparcia dla osób zdroworozsądkowych poglądach, którym w obecnym idiociejącym w szybkim tempie społeczeństwie mogą towarzyszyć poczucie zagubienia, czy też przytłoczenia otoczeniem? A czy co z nimi, z tymi osobami? Czy to była taka motywacja, żeby coś takiego stworzyć? Czy była, rozumiem, chodzi w tym pytaniu o to, czy jakaś misja? No, jeżeli misja, to tak jak wspomniałem, pokazanie, że informacja może iść w parze z
humorem, że powaga nie wcale nie oznacza prawdy. Mm-hmm. Może misja pokazująca, że media, pokazać jak bardzo media kłamią. Kłamią, czy też tak bardzo serio pewne rzeczy traktują, prawda? Tak, a to można też śmiertelnie poważnie. Mm-hmm. A my sobie tutaj dzisiaj jak na razie nie dworujemy. I jest tutaj pytanie E, coś innego, i rozumiem, że ta odpowiedź była odpowiedzią na E, czyli coś innego. Wiesz, ja się też zaliguję, niestety, nie myślę o tym niechcący, ale się troszkę upodobniam do rozmówcy. I też dlatego może, jak ty jesteś taka poważniejsza i ten, to jakby to nie jest coś, co, ale to właśnie Kuba Wojewódzki to zauważył, jak robiliśmy program, że nawet jak dzwoniłem do ludzi, to mi się głos zmienia, tego nie zauważałem, ale faktycznie o pewnym czasie zacząłem zwracać uwagę, że ja się troszkę upodabniam niechcący do rozmówcy, więc jakby dlatego... Ale to jest bardzo ciekawe. Aha. I to jest bardzo ciekawe też, co Państwo na ten temat powiedzą, dlatego że ja uważam tak samo i tak powiedzmy zupełnie inaczej robię program z Grzegorzem Braunem, ale też zupełnie inaczej, bo zawsze sobie tutaj żartujemy, kiedy jest pani redaktor Otoka Frąckiewicz i najczęściej sobie dworujemy. Brzydka, jak to było? Panią... Piękna kobieta w brzydkim ciele. Uwięziona w ciele brzydkiego mężczyzny. Tak. I bardzo cię, Rafał, serdecznie pozdrawiamy i życzymy długo zdrowia i mam nadzieję, że wkrótce tutaj przyjdziesz i będziemy sobie dworować. A może... Pan redaktor nas zaprosi na jakąś manifestację i razem coś zrobimy. Możemy coś wymyślić. Aż tak. Prowokacja. I dobra, prowokacja. Z wami nie rozmawiamy. Czy zgodzi się pan ze zdaniem, że w porównaniu z nie tak odległą przeszłością, a współcześnie, ze względu na plagę relatywizowania, definiowania na nowo podstawowych pojęć, niespotykaną skalę indoktrynowania społeczeństwa przez mass media i popkulturę i inne czynniki, które trudno umieścić w ramach odmiennych poglądów, otoczenie staje się coraz trudniejszym do zniesienia miejscem? Dla mnie nie, na pewno. Dla mnie jest super miejscem otoczenie, ale rozumiem, że niektórzy ludzie jakby mogą się czuć zagubieni i jak wyzwolenie się z tego, znaczy wyrwanie się spod tego bycia pod wpływem właśnie tego głównego nurtu, tego mainstreamu, jakby łykania tego wszystkiego, co oni nam przedstawiają, jest dobrym pomysłem, żeby się właśnie, żeby w te mroczne zakamarki swojej duszy nie wchodzić. Więc jeżeli ktoś jest przytłoczony, to po prostu niech bardziej wyłączy telewizor i czyta. Ale ja to myślę sobie, że tutaj mogło chodzić o też... Mogłem źle zrozumieć. Też... To myślę, że dobrze zrozumiałeś, ale myślę, że też między innymi chodziło o coś i ja też czuję się w jakiś sposób przywołana tutaj do odpowiedzi, że pewna działalność zawodowa może wpływać bardzo na nasze kontakty towarzyskie, bo na moje bardzo wpłynęła i pewne osoby, z którymi nie wiem, przyjaźniłam się, czy też byłam w jakiś tam... relacji towarzyskiej, to po zaproszeniu pewnych gości to się skończyło tym, że albo nie rozmawiamy wcale, albo jeżeli się spotykamy, to właściwie padają jakieś tam zarzuty w stosunku do mnie, że właśnie jak mogłaś kogoś takiego zaprosić. Tak. Jak mogłeś to zrobić. Zdarzają się, ale to nie takie dobre przyjaźnie, znajomości. Jak ktoś mnie zna, tak naprawdę, to w ogóle nic go nie dziwi takiego i też wie, jak to wszystko działa. Ale zdarzało się. Wiesz, to zdarzyło się takie osoby, które jakby nie do końca były moimi przyjaciółmi, ale jakby jakoś tam w jakiś sposób korzystały, więc udawały tych przyjaciół. Na przykład, nie wiem, gitarzysta jeden z gitarzystów zespołu Pytong, w którym grałem, że tam po jakiejś akcji, że coś w TVP nagrałem i też takie wulgarnie, no mi bluzki, tych, jaki owaki. Pisowcy. No, blokowałem i tyle i na razie. No i jego strata. I takich się parę zdarzało, ale to nie tacy naprawdę ludzie bliscy czy coś, tylko ponieważ mam albo może tak jest, bo nie zwracam na to uwagi. Tak. Po prostu, bo nie widzę też u ludzi za bardzo, wiesz, ich emocji. Chyba. Pozwolę sobie zadać pytanie, którego myślałam, że nie zadam, a to jest też ciągle pytanie od tego samego naszego widza. Jedno z wielu, to jest siódme już pytanie, ale już rzuciłeś. Happy end, czyli kiedy ślub w końcu usłyszy w kościele marsz Mendelsona na ślubie z przesympatyczną panią Ksenią? Mam nadzieję, że niedługo.
Mam nadzieję, że w tym roku, może w następnym, nie wiem. Dopiero rok się zaczął. Dobrze. A co? No i jeszcze jedno pytanie, jeśli pan lub pani pozwolicie, bo tutaj jest bardzo dużo, a jeszcze są inni, to jeszcze też jedno pytanie. Kościelny, tak, jak najbardziej wszystko. Po Bożemu. Tradycyjnie, tak, konserwatywnie. Tak jest. Jak pan to robi, że wyśmienicie opiera pan się pokusie odwzajemnienia i nie okazuje pan złośliwości lub nienawiści wobec chamstwa, gdy jak widać tworzą niektóre relacje, spotyka się pan z tymi uczuciami w dawkach śmiertelnych? No mam to troszkę upośledzone po prostu. Jak Asperger, po prostu nie do końca to kumam i do końca to do mnie dociera. Więc jakby nie spływa to po mnie, ale nie tak, że... Znaczy nie tak, są, wiadomo, można też, ale po prostu tu nie widzę tego często. Dla mnie to jest jakby wesoła rozmowa, komuś może wydawać, że ja go obrażam na przykład, nie wiem. No, wydaje mi się, że to nie jest jakaś, znaczy chyba to jest najgorsza możliwa rzecz, tak się zacietrzewić i jakiegoś się rzucić czy coś takiego. To jest takie judo słowne, jak człowiek nie spotyka sprzeciwu, to nie może włączyć agresji, bo ludzie, którzy dążą do agresji, jakby zaczęli obrażać, zarzucać i tak dalej, czekają na sprzeciw. Nie, nieprawda, nie, to ty gada, nie zgadzam się, bo sam jesteś taki. Aha. I wtedy jakby to prowadzi do tej agresji. A jeżeli na przykład ja się na wszystko zgadzam, ktoś mówi, jest pan, nie wiem, zwykłym oszustem. Ja mówię oszustem, ale niezwykłym na przykład. Czy zgadzam się, coś jeszcze dodaję takiego, albo po prostu się zgadzam. Czy zgadza się pan z tym, czy jest pan zwykłą kur? Oczywiście. I od wtedy no, nie ma tego w ogóle, nie ma jakby, i to jest śmieszne, fajnie się to ogląda, a nie ma, no mówię, judosłowny, on tam w powietrze trafia i się wywraca, więc to jest. Ale powiedz, czy ty miałeś taką cechę jakby wcześniej, zanim zacząłeś się tym zajmować, czyli że właśnie na jakąś słowną czy niesłowną agresję, że to po tobie jakoś spływało? Taki... Ja jestem taki sam zawsze, tak. Tak? Mały Mikołaj, jak tam kolega coś powiedział, tak. To nie było przykro? Nie. Proszę państwa, przypadek. No, znaczy, no mam. Coś tam mam bardziej może rozwinięte, coś tam upośledzone. I tak nie do końca tymi emocjami, z tymi to... No, ja bym to, nie będziemy to robić psychoanalizy, no, nie, bo nie, ale tak, się, psychoanalizy tak. Oczywiście... Chyba, że to jest bardzo modne, że każdy mówi, że jest to ten i to nie wchodźmy w to, bo teraz to wiadomo. Ale różne rzeczy myślę, że odreagowywałeś, ale... Może tak, nie tak w taki sposób oczywiście bezpośredni, tak. Ale no, w jakiś sposób, no na pewno, no oczywiście, no pewne rzeczy... No, pewne rzeczy na pewno ktoś tam wchodzą, ale nie mam nic takiego, żeby mi przywoływały wspomnienia, że tak to było, coś to mnie... Albo na przykład, że cię o 3 nad ranem budzi i mówi, jak mogłem coś takiego zrobić, coś takiego... Nie. Nigdy. Moi je ne regrette rien. No i mamy tutaj Edith Piaf i pan Michał Kiedrowski pyta... Sadysta, znęcający się psychicznie nad słabszymi, zarazem korzystając z tego publikował prześmiewcze wideo na swoim kanale YouTube. Jak dla mnie bardzo negatywna postać. To nie jest pytanie, ale to jest komentarz. Tak. No to co może być dla ciebie, kochany widzu, bardzo obraźliwe i jakby totalnie do przyjęcia, dla kogoś innego może być po prostu dobrym żartem. Znaczy, to takie, wiesz, no, powiedziałem tak trochę w stylu. Tak naprawdę to nie do końca się z tym zgodzę, że ja kogoś tam nie ośmieszam. No bo jeżeli ktoś nie chce ze mną rozmawiać, czy ktoś nie rozmawia o jakichś rzeczach osobistych, rozmawiam o rzeczach, które ludzie przynoszą sobą na demonstrację. I jeżeli to jest jakoś niedorzeczne, czy głupie, czy w jakiś sposób, no to uważam, że głupoty należy piętnować. A nie tak, jak teraz się mówi, że nie, żeby nikomu nie było przykro. No nie, no jeżeli ktoś wie, że jest jednorożcem, a nie jest jednorożcem, to ja mogę powiedzieć, ej stary, ale ty nie jesteś jednorożcem, a nie będę udawał tok, jednorożcu, żeby mu nie zrobić przykrości. Więc powiem ci kolego, że nie unikam takich sytuacji, nie przemijam z takiej sytuacji, żebym kogoś, nie wiem, tak personalnie jakoś obrażał, czy coś takiego. Raczej nie odbija, że ktoś jest tam słabszy, to ja jestem słabszy, bo jestem jeden, a ich jest mnóstwo, już parę razy się na mnie rzucali, więc czy ja wiem, czy ja jestem taki silniejszy. Ale wiesz co, myślę, że mogło panu Michałowi chodzić bardziej o to, o czym rozmawialiśmy w tej pierwszej części, o którym mówiłeś, że miałeś czasami poczucie winy, jeśli chodzi. Ale nie, to nie przy nagrywaniu, nie mówiłem absolutnie o nagrywanie, tylko miałem kiedy tak... Kiedy się poszywałem w radiu, kiedy wykonywałem zlecenia Kuby, tak, to wszedłem na ścieżkę mroku.
I czułeś się wtedy z tym niedobrze. Czyli tak, że... Dobrze. I pan antysjonista pyta, skąd się wziął pomysł na nazwę kanału? Oj, to jakieś strasznie odległe czasy. To chyba chodziło o... Znaczy, chyba, na pewno nawet. To była ta z piosenki, to tata Kozy śpiewał. To był młody Ułan pyta, a coś tam, czy... No i to z tej piosenki, że tak naprawdę to chodziło o to, że jakby... I o wieloznaczność oczywiście, no i tak dalej. Więc taka już... Już wieloznaczność to państwo możecie sobie sami dopowiedzieć. Marek Borowski powiedział, że to pyta to jest też taki do bicia coś, taki page czy coś, a to pytowiec bardziej. Nie wiem, już tak. I teraz też pytanie, jeśli pan antysjonista wymyśli, bo to są trzy pytania, pominę drugie pytanie, bo już na tym odpowiadałeś. Za to mogą wziąć monetyzację, zamówienie antysjonista. No tak, wygłuszymy. Pierwsza zasada szło biznesu. I teraz trzecie pytanie, na które też pewno będzie wyciszenie. Jak oceniasz akcję gaśniczą posła Grzegorza Brauna w Sejmie? Czy powinno się odbywać również świętowanie Chanuki? Pozdrowienia dla Jaoka i pani Moniki. No, mam wrażenie, w którymś odcinku podcastu Sejm MMA dość szeroko omawiamy tę kwestię. Uważam, że trochę za mało czasu minęło i za mało mam informacji, żeby w pełni móc ocenić tę sytuację, dlatego że nie wiem, możliwe, że to miało coś przykryć, możliwe, że to miało, że to jest obliczone na jakąś politykę wewnętrzną, że to jest na przyszłość obliczone dla... Nie wiem do końca. A jeżeli czy powinno się odbywać, czy powinny się odbywać takie rzeczy w parlamencie? No wydaje mi się, że albo wszyscy, no nie, albo nikt. No. Znaczy uważam, że państwo powinno mieć takie instytucje, no jakby tam, nie wiem, no z tego co rozumiem, to też nie było tak, że to jakaś była, nie tam się tych religii, nie wiem, czy to była jakaś taka religijna bardziej sprawa, czy to było po prostu bardziej taka, wiesz, na zasadzie śledzi ich ze znajomymi, to oni mają tą swoją Chanukę jakąś tam taką, wiesz, to nie znam się na tym za bardzo. W każdym razie na pewno to no na pewno jest pewien taki, rozumiem ludzi, którzy w jakiś sposób, którym w jakiś sposób to było potrzebne. No i pierwsza zasada show biznesu cały czas obowiązuje, więc na tym kończę. A ja państwa odsyłam, jeżeli to, bo rozumiem, że ty nie oglądałeś rozmowy u mnie z... Akurat, tak, nie widziałem. Z Grzegorzem Braunem, więc tam to są... Od strony pana posła byłego jest to tam... Poznałem w ogóle Grzegorza Brauna i miałem z nim i parokrotnie byliśmy w Brukseli na poproszenie posła Sośnierza kiedyś, tak, wycieczce takiej z Rafałem, poznaliśmy tam w ogóle Otokę Frontkiewicza też na takie dwa wyjazdy, bo ten europoseł... Pani redaktor, tak. Europoseł Sośnierz zapraszał, nawet takie pulę biletów miał dla... Też każdy europarlamentarzysta ma na wycieczki, zaprasza członków rodziny, kumpli, a on zapraszał dziennikarzy niezależnych i to był bardzo fajny pomysł. No i wydaje mi się, no Braun to filmowiec, no nie? Cały teraz też w jakimś filmie chyba bierze udział. Tak, o Gierzwałcie. I teraz pan Marek mówi tak, pozdrowienia dla Joka i dwa pytania. I to będzie bardzo ściśle związane z tym, co mówiłeś przed chwileczką. Dlaczego nie nagrywa filmu w formie dokumentalnej, tak jak świetny, historia pewnego marszu o Marszu Niepodległości? No bo to bardzo dużo pracy, zero jakiegośkolwiek zysku, a jeszcze YouTube tyle ograniczeń nałożył na to, że w ogóle jakieś potwierdzenie wieku i tak dalej. No, za duży jakby opór materii. Musiałbym mieć jakiegoś producenta, żeby robić dokumenty. Chciałbym skupić się na dokumentach. To tak jak Vice robił w pewnym momencie amerykański, że gdzieś tam wysyłali totalnie zupełnie na inną planetę, w cudzysłowie, dziennikarza i on tam wcieleniowo gdzieś tam miał pojechać, nie wiem, mieszkać z jakimiś Indianami, coś tam, czegoś spróbować, coś zrobić. To takie wcieleniówki mógłbym robić. Tak. Ale przynajmniej jakiś producenta, który za mnie się będzie przejmował tymi wszystkimi rzeczami. Tak. No właśnie, ale mówiłeś o Wajsie, który jeszcze mam do pana bardzo nietypowe pytanie? O kim? Słucham? O nim mówię. Nie? Nie, bo to był chyba Krzysztof Weiss. To było też w Radiu Z. Już świętej pamięci. Dzwonię do pana z takim nietypowym, bardzo nietypowym pytaniem, prawda? Bo to już jakby to, co ty robiłeś, to też teraz to robisz tylko ty, a przecież też rozmawialiśmy o tym w przerwie, że był też przecież taki program na TVM-ie Mamy Cię. I tam też było wkręcanie. I też było w Radiu Z, właśnie dzwonię do pana albo do pani z bardzo nietypowym pytaniem, też to było wkręcanie.
czyli dlatego nie kręcisz filmów dokumentalnych. I teraz pytanie, które się wielokrotnie powtarza. Czy istnieje szansa na powrót do Pyty starych wyjadaczy, takich jak Koza, i to już odpowiedziałeś, to już odpowiedziałeś, ale i Blumstein. Blumstein, bardzo bym chciał. Jestem z nim w kontakcie i dobrym, i on niestety nie chce, taki jest po prostu poważny teraz. No nie? On miał fajną, bo jeszcze zanim w ogóle, zanim ten Sacha Baron Cohen robił Brata, to my wymyśliliśmy podobną rzecz. On był takim gradzik tam przez pewien czas na plac Grzybowski uczęszczał, uczył się hebrajskiego, bo chyba mu się tam dziewczyna strasznie nie spodobała i chciał ją poderwać w ten sposób. I przy okazji tam się trochę napatrzył na pewne maniery i świetnie odstawał takiego tak jakby Żyda stereotypowego, ale takiego, jakiego wyobrażenie mają, mogą mieć niektórzy... Antysemici. Niektórzy, tak, tak, takiego właśnie, oddawaj moją kamienicę i tak dalej, te wszystkie rzeczy. No i był w tym świetny i ludzie to uwielbiali i bardzo żałuję, że on tego już nie robi i nie chce robić, jeżeli... Ale co, ale boi się, że to już jest takie bardzo nie... Wiesz co, wydaje mi się, że on tak... Politycznie poprawne? Nie, wydaje mi się, że po prostu to... Nie wiem, wydaje, że on... Że chciałby robić coś poważniejszego. Nie wiem, że to tak po prostu wyrósł z tego. O. Mm-hmm. A szkoda. Szkoda. No, ale może. Może, może. Blumstein, liczymy na ciebie. Mordechaju. Mordek. Kogz. Kogz? Ale z, nie kogz. Kogz. Z. Czy postrzegasz się jako osobę konfliktową? Jak definiujesz swoje poczucie humoru i jak zmieniał się Jałk na przestrzeni lat? No, on się zmieniać tylko, jeżeli chodzi o jakieś tam doświadczenia, w sensie że jestem bogatszy, jakieś, nie robiłem, robiłem coraz mniej głupich rzeczy, bo przez to, że jestem starszy, to się orientowałem, że jakby w dłuższym terminie, jak to coś wygląda, no i głównie to się chyba zmieniłem pod tym względem, że taką zyskałem wiadomych powodów czystość teraz umysłu i tak dalej i taka zmiana mi się bardzo podoba, a tak to chyba się w ogóle nie zmieniałem. A powiedz, a byłeś... Fizycznie się bardzo zmieniałem, ale to zawsze taki był też zabieg, żeby mnie nie poznawali. Informacja dla posiadaczy kredytów hipotecznych w złotówkach. Jeżeli macie Państwo kredyt hipoteczny w złotówkach, ten kredyt zawiera WIBOR. Warto się temu przyjrzeć. Naszym zdaniem WIBOR jest niezgodny z prawem. Jeżeli znaleźliście Państwo w trudnej sytuacji i grozi Państwu upadłość konsumencka, zgłoście się Państwo do nas. Pomożemy przez ten trudny proces przejść. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, pozdrawiam i mam nadzieję, że do zobaczenia. A powiedz, to już takie pytanie ode mnie, ale myślę, że Państwu też się spodoba. Ty byłeś takim klaunem klasowym? No. Aha, czyli... Tak. Mhm. I... A czy postrzegasz siebie jako osobę konfliktową? Nie. A czy inni cię tak postrzegają? Nie mam pojęcia, możliwe, że jest tak, że ja uważam kompletnie, ale nie przypominam sobie, że miał w ogóle jakiś teraz konflikt istniejący. No może tak, nie jestem, mam jakieś tam małe pretensje do paru osób, parę rzeczy, ale to mówię o tym otwarcie i tak dalej, że ktoś tam... Nie wiem, mówię, jakiś dziennikarz coś napisał o osobie, który coś, prawda, takiego wymyślonego, jestem zły, że nie zweryfikował tego i tak dalej, ale tak to nie mam, że jakichś wrogów czy czegoś takiego nie mam. Przynajmniej nie wiesz o tym. A no to za wróg, jak to żaden wróg. O, nie najgorsi są tajnieni wrogowie. Tak, mówisz? No pewnie. Jasny wróg, to wiesz, możesz walczyć, no. Tak? Przyjąć gardę albo walczyć. Ale to tacy pewnie są, na pewno są. Tak. No. Ale... Niech sobie będą. Czy jesteś w stanie, może odpowiedziałeś już na to pytanie, ale może wcale nie. Czy jesteś w stanie wybrać jedną najbardziej nieprzyjemną sytuację wszystkich marszów, na których byłeś i mogłeś opowiedzieć obszerniej o tej sytuacji? I pozdrawia pan Marek Kosa. Więc z kim miałeś tam w Kosa? Ogóle, mówiłeś o tym tam... Antifa mnie tam atakowała, czy coś takiego. Ale to też nie było jakoś bardzo nieprzyjemne. No, nie postrzegam tego, no, w ogóle są przygody. No, przygody nie są nieprzyjemne. Czasami są bardziej straszne, chociaż straszne może nie. Czasami są bardziej jakieś takie dynamiczne, czasem mniej, czasem groźniejsze, ale to przygody nie są czymś, czego się żałuję chyba. Czyli twoje życie jako powieść awanturnicza. Jako komiks. Jesteś super bohaterem? Super łotrem. Może na pewno nie bohaterem, może jestem super, tak. Ale wymyśliłem. No. Dobrze. I pan Wołkach. Pytanie do gościa. Kogo uważa za autorytet dziennikarstwa w Polsce? Ojejku. To Rajska robiła fajne wywiady bardzo. Tylko mi się podobało, to znaczy oni, bo to my to tak jakieś gorsze. Wydaje mi się dlatego, że jednak przedstawiciele ancien reżim
prowadzili, wszyscy oni prowadzili dzienniki. Każdy dzień mieli wypisane, co robili z kim, przez to fajnie się to odtwarza. Potem jak o tym opowiadają, w tych, jak ci solidarnościowcy z nią rozmawiają, to tam jest dużo takiego, przez, jakby, że wspomnienia się zacierają przez aktualną sytuację i przez pryzmat aktualnej sytuacji. Mówią, ale no, ona na pewno tak ale reportersko. Ale mówisz o tym jakiejś tam reportersko, czy bardziej mówisz o książkach? Nie, o książce. My o, i oni, tak? Tak, tak, tak. No, to mi się faktycznie dziennikarsko podoba, kogo jeszcze dziennikarstwa, żebym nie pominął kogoś, kto... No ale to wiesz, żeby ktoś to żyje na przykład. Otoka Frąckiewicz lubię, no. O, taki, że chociaż jakby, prawda, znaczy, no do, tak, no, szaruję to, że właśnie, że no na swoim jest, w sensie, że też nie patrzy, kto kogoś obrazi i tak dalej, że mówi co myśli, to jest ważne. Zresztą poznaliśmy się przed nim. Tak, 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 tak. I... na pewno by się paru fajnych dziennikarzy znalazło. Paradoksalnie ludzie tak wieszają psy na tym wojewódzkim, ale od niego też się nauczyłem paru fajnych rzeczy. Mm-hmm. Podebrałem, może nie podebrałem. A nie bardzo o Szymonie Majewskim się wypowiadasz w książce? Nie, no bo wtedy, znaczy do Szymona Majewskiego absolutnie nic nie mam. Tylko nawet jakiś przez chwilę, jak na jego syn Antek był, znaczy pomagał nam w pycie, coś nagrywał, tylko że jak akurat jak zaczynaliśmy, to jakby Szymon Majewski był takim uosobieniem mainstreamu, że to jednak był ten takie to właśnie pamiętam, że... Ale że... to są te mainstreamowe jaja, prawda? Coś takiego. No, niby tak, ale to takim jak coś jest, to zawsze, nie wiem, może zawsze miałem coś takiego, że jak coś jest takie totalnie modne i na topie, to ja jestem na nie. No, więc jakby to głównie chyba o to chodziło. Osobiście nic z niego nie miałem, ani do tego, do jego wtedy dzisiejszego, tutaj się producenta, czyli też głowy aktualnie pana prowadzącego, Maśka Dobrowskiego, prowadzącego kanał z dupy. No to, mm-hmm. to tak. To, mm-hmm. to oczywiście będzie wyciszone, tak. To słowo. I teraz coś, co może być w całości wyciszone. Pan Marcin pyta, czy jest pan zadowolony z rozmiaru i kształtu swojej pyty? Znaczy zawsze może była być większa, ale generalnie jestem zadowolony. K. Więc tutaj nie wiem, tak. Ku Klux Klan. Albo to niemieckie o kobietach, tak? Czy mógłby opowiedzieć o historii filmu Historia jednego marszu, który w dobie ostatnich zmian na szczycie warty jest przypomnienia? I jak ewoluowały jego poglądy od początku istnienia pyty? No, mówię, że poglądy jako tak bardziej wiedza ewoluowała, poglądy nie do ale końca. Ale wiedza wpływa znaczy, na poglądy. No, znaczy, no tak, jasne, tylko no trochę z tego, z racji tej wiedzy właśnie, na pewno troszkę, no jakby to mówię, też przeciwny jestem temu podziałowi, ale można powiedzieć, że w prawo się to przesuwa, dlatego że no, że jednak ośrodki medialne głównie są lewicowo-liberalne i głównie pokazują ludzi w no, lepszym świetle, pokazują ze swojego środowiska, a w gorszym świetle pokazują z innych środowisk. A kiedy się w to wejdzie, okazuje, że ci ludzie tak naprawdę są prawie są tacy sami z każdej strony i z każdej strony znajdziesz super w ogóle ludzi, znajdziesz totalnych i przez to jakby, a wcześniej, kiedy nie miałem takiego wglądu w to, to mi się wydawało bardziej, że jest tak, jak media jednak pokazują, czyli wydawało mi się pewne takie, wiesz, takie standardowe, że o to, no że nie, aż nie byłem fajno Polakiem, ale też lubiłem rzeczy fajne, a teraz nie lubię rzeczy fajnych, lubię rzeczy dobre. Mhm. Brzmi jak jakieś kredo życiowe. No. Ale też myślę, że trochę to się wiąże z tym, że nie tylko z mediami, ale też to, co było lewicą 20 lat temu, już dzisiaj jest też trochę konserwą. No tak, zaczynają przecież Parada Równości ostatnio była znacznie mniejsza, bo się feministki pokłóciły z transami, no i niestety. A teraz w ogóle numer jest niezły, bo zaczęli współpracę ci, co pozostali, zaczęli współpracę z takim bankiem, i ten bank w ogóle tą dyrektorkę wykolegował i tak, na swojego menadżera. Przejęli bank ten, przejął tak, paradę. Tak. No tutaj się kłania trochę strollowana rewolucja Rafała Ziemkiewicza. Czy wie, co się stało z etatowymi protestującymi z czasu KOT? Na przykład hipopotam. Hipopotam LGBT, czyli chłop przebrany za kobietę, to ciężko powiedzieć, nie wiem, co się z nim stało. On zdaje się, z tego co wiem, miał jakieś poważne problemy ze zdrowiem, więc chyba po prostu trochę zniknął z jakiegoś tam, no, zniknął
z telewizorów, może źle powiedziane, zniknął z internetów waszych, bo gdzieś tam się pochował, ale ciężko, ale właśnie... wiesz, to za mało czasu minęło. Czy sam jestem ciekaw, co teraz będą robić jakieś takie szczurki, co będzie robił ta cała ekipka, co będzie robiła. Nie wiem, może dostaną pracę teraz w TVP i będzie się wszystko odwróci. Teraz oni będą TVP. No tak, ale ci etatowi właśnie protestujący z czasów KOD, ale też czy są takie osoby, które od lat na przykład, bo też są, pojawiają się pytania o babcię Kasię, którą zawsze męczy się na wszystkich. Ani to babcia, ani Kasia może faktycznie. Ani, no, ale taka żadna z niej babcia nie jest, bo nie ma dzieci ani wnuków, więc jaka to babcia? No, no ale generalnie... No, wiekowo, tak? To też nie jest jakoś, to też ona wygląda, jest, nie pamiętam dokładnie, ale jest znacznie młodsza niż wygląda tak naprawdę. Więc no, babcia komplement. Kasia po prostu, wiesz, to znaczy, no ona tak się... Jak widziałem te filmy, kiedy ona tam naprawdę tak wulgarnie tych policjantów krzyczy, ich pluje i tak dalej, no to budzi takie coś, że kobito, serio, no i to tak chce się aż podejść po jej coś. Ale powiedziałabym, że ostatnio bardzo się tak na tych waszych filmach zachowywała nobliwie. Tak. Wie, że tutaj się nauczyła babcia Kasia. Wie, że tak, że najgorsze co jest to dla niej to jakby robić to, na co miałaby ochotę. Tym bardziej, że chyba była jakaś sytuacja taka, że też Lewica, nie wiem czy nie, pani Żukowska też jakoś odcięła od pewnych haseł czy zachowań. Największy pozew, którego dorobił się podczas nagrywek. No to chyba ten największy, no to nie było takich dużych, chyba ten właśnie, co mówiłem, że został w całości oddalony przez sąd. O, było coś jeszcze... Ale coś się cały czas dzieje? Nie. Jedną byłem, dwie tak naprawdę miałem sprawy, z czego jedną wygrałem całkowicie, że można powiedzieć wygraną, bo oddalona została, a drugą, no to tam z trzech punktów jeden tylko wszedł i to taki najmniej istotny dla mnie, to sąd to zrobił tak polubownie, więc też jakby mnie to totalnie nie dotknęło w żaden sposób. Nie, prawo jest po mojej stronie najczęściej, bo ja tak naprawdę nie robię niczego złego, ani zabronionego, ani zakazanego, ani agresywnego. Nie wiem, czy prokuratura przyjmie, tak, ale po mojej rozmowie z Grzegorzem Braunem, Omstrid do prokuratury. Ale tak, bo oni zbierają, to jest w ogóle dla mnie, to Omstrid, oni nas nie uważają. Omstrid czuwa. Tak, oni na nas, mamy tam taki filmik, jak ja tam tego działacza głównego, który jest w Polsce. Rafał Gawał, czy nie? Nie, ten to jest Polski. Tak. To serdecznie panów pozdrawiam. I ja z nim rozmawiam na tej zasadzie, czy my jesteśmy jako pyta, czy my jesteśmy właśnie też podlegamy pod ich obserwację. Mówi, nie, bo wy nigdy nie, bo to nie jest mowa nienawiści, bo wy nie mówicie, że ktoś jest jakiś i tak dalej, że to nie jest mowa nienawiści, tylko wy po prostu zadajecie pytania, czy jakoś tak. I natomiast to, co oni robią, czyli właśnie takie zbierają, ogłaszają, że tego pozwał, robią zbiórkę, zbierają kasę, no ta sprawa się zwyczaj kończy, jak się kończy, czyli się nie kończy, czyli zostaje tam albo umorzona, albo odrzucona, albo w ogóle. Ale kasa jest. Kasa jest i to po prostu taki sposób wyciągania pieniędzy, taki, nie wiem, dla mnie to jest jakieś takie podejrzane i tym bardziej, że szef fundacji, jak wiadomo, ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, nie wiem, czy... w rozwiniętych innych krajach takie fundacje, takie działanie byłoby też możliwe, czy powinno, nie wiem, no to jakieś jest tam... Może teraz nawet może wróci z Aurorą właśnie misyjną do Polski. I Darko, to taki film był, tak. Tak, pyta o walkę z uzależnieniem, o relacje z bliskimi i Koza, czyli wszystko stara ekipa, ale to bardzo prosimy do obejrzenia pierwszej części i tam Sex, było. Drugs and Rock and Roll, tam wszystko jest. No, mało o seksie mówiliśmy, ale było pytanie o kształty mojej pytki, więc jakby okej, był też seks. No taki... auto, tak? No, tak, nie, bo to jest takie pytanie, tak, to jest jedno z takich pytań, najgorszych pytań, które też jakieś mówiliśmy, takie ktoś może usłyszeć. Tak jak ktoś mówił, dobrze, czy ma pan jakieś takie normalne pytanie? I oczywiście, czy zanim pan spuści wodę, po zrobieniu dwójki, to pan patrzy na to, no, nie? Na przykład, co to jest nienormalne, albo właśnie, czy jest pan zadowolony z rozmiarów i kształtu swojej pytki? To były takie pytania, które, to pierwsze zresztą nie jest wymyślone przeze mnie, tylko jest wzięte z filmu, zdaje się, Brooklyn Boogie, jak tam właśnie kolega pochodzi do kolegi, cześć, robię taką ankietę, słuchaj, może mi pomożesz, odpowiesz parę pytań, tamten się zgadza i te pytania się robią takie coraz bardziej dziwne właśnie, więc to pytanie o kształt i rozmiary jest właśnie z tych pytań. A tak, patrzysz na dwójkę? Czy ja? No pewnie. No pewnie trzeba, bo jak masz jakieś tam zmiany rakowe, no, czy cośkolwiek, choroba, no to tam się jest, wiesz. Ale te sedesy się zmieniły. No nie ma półeczek. Znajdź z półeczką sedes, to wiesz. Oj, o tempora amores.
Milo S., witam. Chciałbym zapytać o różnice, jakie spostrzegł Pan uczestnicząc w marszach organizowanych przez PO i PiS. Jakie dostrzega różnice w przebiegu marszu obu tych samych uczestników i tych pochodów, będąc w centrum wydarzeń, a czego nie oddaje kamera? I pozdrawia Pan serdecznie, my również pozdrawiamy. No jednak jest takie coś, że jest takie głębokie przyzwolenie na tych marszach zwolenników PO, na taką jednak wulgarną, takie okazywanie pogardy, takie wręcz jest to wymagane, że jakby oni tak bardzo mocno muszą podkreślać, że są lepsi i że jakby tamci to są właśnie dziady, to, tamto, że no, bluzgów nie będę mówił, ale że generalnie jakby jest to faktycznie... I tak na pierwszy, tak komuś by się mogło wydawać, że jest odwrotnie, w sensie, że ci tacy pisowcy są tacy zacietrzewieni, ale w demonstracjach tak to nie wygląda. Same mechanizmy zachowań ludzkich są takie same, bo jeszcze takie numery w stylu, że nie wiem, podawałem się za, udawałem, że robię relacje dla TVP i rozjuszałem tym uczestników marszu PO, tak samo robiłem, udawałem, że jestem z TVN-u i rozjuszałem uczestników marszu za miejscem dla Radia Maryja na Multikleksie. I to zachowania ludzkie są takie same, a czy ludzie jako ogół, wydaje mi się, że przez to, że no tak jak duże jest przyzwolenie na tą wulgarność, na to 8 gwiazdek i tak dalej, nie ma takiego, że jednak tam jak ktoś tam, jak ktoś z tłumu krzyczy, o, no, widziałem takie sytuacje na tym ostatnim, że ktoś tam... No skandował jakieś bluzgi. Tamtym styczniowym, tak? Tak, że ktoś, jakiś członek tłumu to od razu zwraca uwagę. Nie, nie, weź to. Nie wiem, ktoś może powiedzieć, że dlatego, że chcą się zamaskować prawdziwych siebie, ale jednak no, odczuwalne jest to, że ten brak szacunku dla bliźniego jest większy na tych fajnopolskich, bo oni się tak jednak czują, ci fajnopolacy. Może tutaj idzie tak, czy mogą być jeszcze też... Znaczy... To, że takie hasła były, no to nie z Twojego powodu, ale też pewne reakcje, że jednak jesteś kojarzony bardzo przez Twój epizod z TVP dawnym. No teraz, ale to tak, wiesz. Tak, to wcześniej, to ileś lat tam trwało. Ale za 5 lat będę z czymś innym zupełnie jeszcze kojarzony. Bardzo ciekawe z czym, tak. Więc to jest taka jedna rzecz, a druga rzecz, no to jakby też myślę, że to też tak może być, idzie z góry, tak, że jacyś organizatorzy mówią, mamy się różnić, tak? Mamy być tutaj inni niż ci, którzy właśnie idą z jakimiś wulgarnymi okrzykami. Może tak. No w każdym razie, no... Ale to efekt jest... końcowy jest taki, jaki jest. Tak. Mhm. I pan nie Raskolnikow, a Laskolnikow. Tak, a propos pyty. Czy były sytuacje, gdzie pan, będąc po cywilnego, na przykład, wyjście na piwo, trafił w okolice pikety, marszu, protestu i został rozpoznany jako prowokator. I czy były związane z tym problemy? Pozdrawiam cieplutko i smacznej kawuszy. Herbatusie pijemy, panie Laskolnikow. Nie, nie było nigdy problemu żadnych. Nie, nie. Nie? Nie miałeś czegoś tak, że ktoś cię rozpoznaje i... Nie, no rozpoznaję ją, no ale właśnie. Ale to jakby... Nie podchodzi do ciebie i to jeszcze, jakoś tak, nie ma jakiejś interakcji, bardziej jest takie, nie wiem, patrzenie wilkiem, a potem w internecie napiszę co najwyżej coś. A takie sympatyczne sytuacje? Tak, bardzo często, bardzo często. Tak, to też widziałam w tych różnych filmikach, które wrzucasz, tak. Pan lub pani Kwiat, trochę już odpowiadałeś, co sprawiło, że porzucił postępowy i liberalny świat pogląda na rzecz konserwatyzmu? No, nie do końca prawda, bo porzuciłem. Bardziej ludzie tak odbierają, bo przez te media, z którymi byłem kojarzony. A jeżeli chodzi o konserwatyzm, no to jakby w jakimś stopniu. No wiadomo, że z wiekiem on może się jakoś tam potęguje, bo młody człowiek, wiadomo, tylko chce tylko się bawić i tak dalej. Patrzy trochę nie z mniejszego dystansu, ale jakieś takie liberalne, no nie, no też nie jest, nie miałem nigdy takich poglądów, że o, dajmy wszystkim prawo broni, jak ktoś nie ma pieniędzy na lekarza, to niech zdycha na ulicy, nigdy nic takiego nie, prawda, jakby jestem w stanie się zgodzić na rezygnację z jakiegoś części swoich zarobków, żeby nie było tak jak w Brukseli, że wychodzę z McDonalda i przychodzę na tym bezdomnym, umierającym, tylko że jednak zabierze ktoś tego faceta na Kolską za moje pieniądze, nie? I chyba jakiś wolnościowiec pyta, bo Free World i dlaczego odszedłeś z Rock Radia, to ja może już odeślę, żeby długiej historii nie było, odsyłam do książki. Chyba już nie masz niestety tantiemów, prawda, z tego, ale... Możecie ukraść. jak was przyłapią, powiedzcie, że autor książki pozwolił. Ale prowokacja, proszę państwa. I teraz... Dlaczego, też pan wolnościowiec pyta, albo pani wolnościowa, dlaczego chodzisz na lewicowe protesty bez jakiegoś ochroniarza?
No bo nie czuję się zagrożony. Może jestem głupi, ale nie czuję się zagrożony. Czyli jednak są, nie są takie agresywne. No, agresywni, jak już to werbalnie, no ale to jakby nic mi się nie stanie, jak ktoś mnie wymyśla, prawda? Tu trzecie pytanie. Będziesz chciał, żeby odpowiedzieć? Czy kochasz Ksenię? No oczywiście. No takie tam odpowiedzi. No to ładnie, odpowiedź do tego jakoś tak nie będzie. Brzmiała to na taśmie. No tak, kocham Ksenię. Ksenią, która tutaj siedzi i kocha Ksenię. I Aureliaus. Z czego wynika twoja bezstresowa, otwarta postawa w konfrontacji z agresywnym tłumem na manifestacjach? Osobowość psychopatyczna, czy też dobre wychowanie? Troszkę to było, ale to jest... Troszkę. Bardziej ten Asperger, podobno. Wolę mówić, bardziej lepiej jest mówić, że jest Aspergerem niż psychopatą. No ale to kwestia jakiegoś tam, prawda, po prostu... Nie wiem, taki chyba zawsze byłem. Ale to... Z czego wynika? Ale wiesz co, bo to takie właśnie... Bo to jest jakby młodzi ludzie teraz często przychodzą i mówią tak, jakby tak trzeba się było tak... już jakoś nazwać i już mieć jakiś taki, no, tak, kiedyś to było stygmat, a teraz to już jest takie, ja jestem ze spektrum, tak? I kiedyś pewne rzeczy były wstydliwe, a teraz się dziś to mówi jako coś takiego, ja jestem psychopatą, jestem wstydliwy. Jestem osobowością psychopatyczną. Czy boisz się, czy się nie boisz? Podobno nie boją się tylko głupcy i psychopaci. No tak, ja się nie boję. Czy dobre wychowanie, tak? Ale ta dobre osobowość... wychowanie też, żeby no, my no rodzice właśnie, ani do mnie, no że, oczywiście. Nie, no tak, jestem taki wszystko, tak zwanej więc... nie, dobrej rodziny, w sensie nie to, że jakiejś strasznie bogatej, tylko w sensie nierozbitej i tak dalej, bez problemów jakichś takich różnych. Ja z pewnymi zasadami, tak? Tak, ja jestem takim najbardziej chyba z tej rodziny, wiesz, takim no, czarnołowcu, nie? Tronar. Nawiązując do pewnej sytuacji, pierwsze pytanie. Jakie są szanse, żeby kobiety miały takie same prawa jak ludzie? Znaczy no, to teraz w drugą stronę idzie. Raczej wydaje mi się, że kobiety mają większe prawa niż ludzie, więc jakby, prawda? Nie, przepraszam nie? bardzo, ale ci z kobiety mają większe prawa? Znaczy nie, no kobieta wiesz, nie musi iść do wojska, przychodzi szybciej na emeryturę i tak dalej. Więc ma jakieś tam przywileje dodatkowo. No, człowiek nie ma takich przywilejów. No. Ale myślę, że teraz, tak jak o czym mówiłeś, że same feministki mówią, że one mają mniejsze prawa i też muszą Niektórzy się za ten dowcip śmiertelnie obrażają. Ale właśnie, bo czy nie było też jakiegoś ciosu ze strony Kazi Szczuki? Za co właśnie takie pytanie? No nie, to ona akurat to inna jakaś tam, nie, czas nie, ale tam jakoś tam się oburzyła inna pani za to pytanie, tak, tak, ale to same są sobie winne feministki, bo one noszą na sztandarach taki napis kobieta równa się człowiek, więc jakby stąd, no, to się wzięło. Ja proszę Państwa, nie komentuję oczywiście jak zwykle, i tak, Maj Frytek. To ja mam pytanie do Pana. Jak ocenia polaryzację społeczeństwa w latach, kiedy był trochę młodszy, do roku 2024? Jak też ocenia kulturę wypowiedzi zwykłych ludzi na ulicy w tym okresie? No trochę jednak no, hamuwa weszła. W sensie ludzie... Granice przesunęły się. Tak, tak, tak. Granice się przesunęły, ludzie się bardzo zacietrzewili, zamknęli się w swoich bańkach. Podzielili się takie plemiona, no tak, to co wszyscy obserwujecie, no wszyscy mają pewnie podobne, większość ludzi ma podobne wrażenie, że to jednak bardzo zeszło w taką stronę właśnie, jakąś taką niefajną, nie wiem, jak powiedzieć, taką stronę, no mało po prostu merytoryczną, że to jest wszystko jakieś takie nabuzowane emocjami jakimiś, że to w ogóle nie, że jakby te opinie zastąpiły fakty. No tak, bo myślę sobie, że kiedyś nawet ludzie kłócąc się ze sobą, to ja bym powiedziała, że kłótnia wydawała się i konflikt czymś najgorszym, a w tej chwili myślę sobie, że nawet kłótnia była jakąś wymianą poglądów i że jednak był jakaś tak, albo w formie grzecznościowej się zachowywało, nawet jak się używało. Tak, ale nawet nie, to było jakby to, że słyszę, co ty do mnie mówisz i ci odpowiadam, bo myślę inaczej i pokłócimy się,
A w tej chwili już jest takie zamknięcie się w bańkach, że już nawet ta kłótnia, która może być odbierana jako właśnie tam gdzieś w mainstreamie jako kłótnia, ona już nie jest też tą kłótnią, że ja słyszę co do ciebie. No i zabaka moczy i krzycze głośno, no nie, tak. nie dotrze to do mnie. Tak się zmieniło. Takie rozhisteryzowanymi dziećmi się ludzie stają, wiesz, dobre czasy. Zamknięcie się na... Dobre czasy rodzą słabych ludzi i tak dalej, jak to było cały taki cykl, ciężkie czasy. Rodzą silnych ludzi. Silni tworzą dobre czasy tworzą słabych ludzi, słabi ludzie tworzą ciężkie czasy tworzą i tak dalej. No tak, choć są też jakieś takie sprzeczne ze sobą, bo to jest tam jakieś takie powiedzenie, że gdy wieje wiatr, to dobrym ludziom wyrastają skrzydła. Było coś takiego, ale też było, gdy wieje wiatr, podnoszą się śmieci, więc... No i to jest bardzo ciekawe. I co Państwo na ten temat sądzicie? No to dla kogoś jest sztuką, dla kogo innego jest, nie wiem, pornografią. Różnie. Młody Rado pyta, jak to się stało, że stał się pisowskim funkcjonariuszem. To odsyłamy do pierwszej... Tak, w służbie naszej... TV PiS. Tak, to odsyłamy do pierwszej... Ze złośliwości. Tak mówię, bo tym, to są bardzo, bardzo demonizujecie tych pisowców. Niektórzy są, oczywiście nie mówię o tych jakby tych tłustych kotach, których się trochę naprodukowało i którzy zniechęcają wszystkich, wydaje mi się, kumatych ludzi, ale jednak, ale dużo jest też wartościowych osób jednak i trochę... Czyli, proszę Państwa, nie tak funkcjonariusz taki, powiedzą. Tak, znaczy w ogóle jakby, wiecie, no, kręcanie się jakichkolwiek z tych partii, to jest ten taki spór między tymi partiami służy obydwu i to jest też takie dziwne, że ludzie tak jakoś, nie wiem, to jest takie ważne dla nich. No, to jest tak zwana właśnie dychotomia myślenia, która w kategoriach psychologicznych jest zaburzeniem poznawczym. Więc... Tym oni jednemu panu służą tak naprawdę jakiś ważny pan z korporacji, nie mówię tutaj, ale no, jeżeli chodzi o banki i tak dalej, no to tak naprawdę wszystko jedzie na jednym wózku, więc ludzie traktują ich, że to są jakieś w ogóle totalnie antagonistyczne obozy, a nieprawda. Czyli rządzą korporacje i duże pieniądze. Tak, tak. Tak. I w związku z tym zapytamy, bo to jest pytanie, co pan sądzi o Grzegorzu Braunie, pan Szambo pyta, to już o dwójce rozmawialiśmy, ale no też, no właśnie, no bo było tylko na temat Hanuki tego zachowania, a jakiś pogląd? Nie, no rozmawialiśmy, to taki kulturalny człowiek, i tak sympatyczne czytamy, a natomiast, no nie znam kogoś bardzo dobrze, ale to wydaje mi się, że teraz właśnie gra w jakimś reżyserowanym może przez siebie filmie, nie wiem, ale wydaje mi się, że częściowo, że to, co widzimy w telewizorach i słyszymy w radioodbiornikach, jest jego kreacją aktualną, że on jakby dość mocno się kreuje. No jak, czemu? Ale nie widziałem programu u ciebie właśnie, jeszcze, więc może po prostu mało wiem. W telewizorach i w radiach raczej... Może on też tak się rozgadał, jak ja u ciebie. Niespecjalnie akurat mainstream pokazuje. Ale teraz pan ambasador Giekar i teraz... Będziesz musiał, albo nie będziesz musiał, właściwie nikogo nie przymuszam, ale w czyimś imieniu się wypowiedzieć, bo za kogoś. Dlaczego jego kolega Krzysztof Woźniak ma taką obsesję i nienawiść do Konfederacji? Krzysztof Woźniak? A, ten, Ator, Krzysiu. A nie wiem, nie wiem. Znaczy, no kolega, no pracowałem z nim dawno temu w TTV, chwilę, no i się jakoś tam znamy, czasem się spotkamy, no tak. Nie wiem, nawet nie wiedziałem, że on ma taką nienawiść do Konfederacji. Woźniak. Nie wiem o tym, że on ma taką nienawiść do Konfederacji. Nie. I nareszcie mamy panią Beatę Żurawską, która pyta, czy nie ma pan już dość spotykania się z tymi wszystkimi oszołomami na demonstracjach? I czy zapamiętał pan kogoś, o kim pomyślał? No już gorzej być nie może. No nie, no ja tęsknię, jak długo nie nagrywam. No kiedy jakaś najbliższa demonstracja będzie? No to będzie? Zawsze w zimie jest mniej, ale coś zaraz wymyślą. Będzie do rolnicy w piątek. Przyszły chyba ten piątek na rolnicy. A nie myśleliście nigdy, żeby samemu zrobić taką podpuchę i coś wywołać? Demonstrację tylko... jakąś? No. Zorganizować? No może jakieś, taką demonstrację pyty. Znaczy, no nie, ale nie, właśnie pod pozorem jakiegoś hasła zupełnie innego i robicie, że nie można to... nas wygonić, bo to nasza demonstracja. Znaczy, nie, właśnie nie wasza, ale podpuścić, żeby przyszli na demonstrację, a demonstracja wcale nie jest tą demonstracją, która... Może to jeszcze przed nami. To przepraszam bardzo, ja tak poleciałam tutaj kreatywnie za bardzo może. Kiedyś zrobiłem takie spotkanie dla ludzi, którzy mówią, że przyjdą, a jednak nie przychodzą. W centrum zorganizowałem, promowałem to przez dłuższy czas.
I podobno przyszło bardzo dużo ludzi, tylko ja nie przyszedłem, więc jakby nie, no więc może coś takiego w tym stylu. Tak? Jak tak można? Tak. Znaczy nie, to było z założenia, to była demonstracja dla ludzi, którzy mówią, że przyjdą, a nie przychodzą, więc... Aha, ale przyszło. No tamci przyszli, ja nie przyszedłem, no bo niewłaściwie chyba zrozumieli, tak. Mhm. A powiedz, bo to akurat takiego pytania chyba nie było, czy ty zanim zacząłeś nagrywać, albo jakbyś miał tak, czy sam byś też chodził na jakieś takie demonstracje, bez powodu? Nie. Nie. Mhm. Bo? No bo to jakby to no zapisujesz się do takiej demonstracji, to tak samo jakbyś do jakiejś partii, jak się, by się zapisał, to jest wtedy takie coś, że rezygnujesz z części swojej jakby suwerenności, z części swoich możliwości wyrażania swojego poglądu, swojej własnej oceny. Mówisz, ja mam poglądy takie, albo ja zawsze popieram to, co ta partia. Bo że człowiek słyszy jakieś wiadomości i nie wie, co on uważa, bo najpierw musi wysłuchać, co mówi jego ulubiony polityk czy coś. Więc jakby tak samo, idąc taką demonstrację, po prostu nie chciałbym się znaleźć w sytuacji, że po prostu ktoś mówi, co ja myślę, no nie? Jakby, że ja się chcę jakby jedno. Bardzo ważna rzecz powiedziałeś, którą że powtarzam i tutaj u siebie w programie też, czy tam na pytaniach i odpowiedziach, tak zwanych Q&A-ach, czy też ostatnio byłam i też pewno wkrótce będzie, nie wiem, jak będzie zmontowane, byłam gościem, bo się zobowiązałam, że jak redaktor list do mnie przyjdzie, to ja też przyjdę do niego. W Inalu. Tak. To jest Inal. Tak jeden na jednego, ale to byłoby inaczej, więc inal. I tam mówiłam właśnie o tych, że ja staram się nie mieć poglądów, tylko myślę. No tak, oczywiście. Poglądy, znaczy, tak. To jest takie... Nie, że ja się nie myślę, ja mam taki pogląd. Tak, takie poglądy, że dokładnie. Że to są jakieś kolejny takie, w które się wpada i potem się już tak jedzie i potem już trudno, już potem ma się gotowce. A tak trzeba naprawdę codziennie weryfikować każdą sytuację. No wiadomo, pewne takie rzeczy, takie wiesz, jakieś aksjomaty moralne, zostają niezmienione, wiadomo. No nie, ale... Jaki na przykład w twoim przypadku? Nie wiem, no, że takie podstawowe światło, ciepło, życie dobrze, zimno, ciemno, śmierć źle. Mm-hmm. No właśnie. Ja też właśnie mówiłam do redaktora Lisa, jak to było u mnie, że już żałuję, że Donald Tusk nie niesie tego hasła ciepłej wody w kranie, bo to by się teraz bardzo przydało. Tak, ciepło dobrze. Dobra, ciepło. No, a teraz przy tych rachunkach, które do nas przyjdą, to pokaże, że to mogło być to najlepsze, co mogło być. I Wiliwonki pyta, jak Jaok ocenia wolne, w cudzysłowie, media i wolność słowa w Polsce? Czy czuje się, że ma ograniczone pole do twórczości obiektywnego kontentu? Tak, w Polsce bardzo jakby nie ma tej wolności słowa. Zazdroszczę strasznie Stanom, że tej właśnie wolności słowa, że można naprawdę powiedzieć wszystko. No i zobacz, jak to się skończyło. Ale co to, ale przecież tam jest ten cancel culture jeszcze bardziej. No cancel, no tak, to trochę już, ale zobacz, na przykład, co to powoduje, powiedzmy, u nich mogą demonstrować, nie wiem, neonaci mogą pokazywać swastyki i tak dalej, wjeżdżać sobie nawet w ogródku swastyki na domu, no i co to spowodowało, że te grupki tych neonaców są po prostu traktowane jako komedianci, że po prostu są obśmiewani, że to jest taka, nisza, a u nas, że to jest zakazane, to jest traktowane jako takie w ogóle, wiesz, mistyczne. No i wtedy to rośnie, tak? Bo jak się zabiera komuś głos. Groźne, niebezpieczne, a to no nie, no absolutnie wolność słowa, jestem za pełną wolnością słowa i chciałbym, żeby to w Polsce jakoś się zmieniło, żeby ten wokizm za bardzo nam, no to też pewnie jest moda i przejdzie, ale żeby to... No, zobaczymy, za tym stoją też duże pieniądze, więc niekoniecznie musi przejść. Tak. No więc właśnie, no my to widzimy jakoś jako ograniczenia na kanale. I pani lub pani Haralampiusz, czy pracowałby pan dla kanału Zero Stanowskiego, gdyby zaproponował? No tak mówię o wszystkich kanałach, mówiłem też to samo, znaczy, że to kwestia jest tego, co miałbym gdzieś robić. Natomiast nie wiem, takie gdybanie, no... Nie wiem. No dzwoni Krzysztof i mówi, słuchaj... No najpierw byśmy sobie musieli jedną rzecz wyjaśnić, ale to spokojnie byśmy sobie wyjaśnili, a potem... No, a co wyjaśnić? Nie. Powiesz, czy nie? Nie, no muszę z nim wyjaśnić. Okay. Nie, to kiedyś miałem sytuację, po prostu pewną taką dziennikarską rzecz się chciałem porywać, miałem dość mocne do tego dowody, ale byłem dość słaby, w sensie byłem sam. I jeden z jego kolegów był, że tak powiem, pewną rzecz zamieszany i on, nie weryfikując tego, jakoś strasznie na mnie jakoś wsiadł. To się trochę teraz rozeszło po kościach, tym bardziej, że on z tym człowiekiem już nie współpracuje. Ale nie rozmawiałeś z nim? Nie, nigdy. Nie wyjaśniałeś. W ogóle nie poznałem gościa. No, jeszcze kiedyś mu jakiś tam... Nie wiem, ja coś do niego takiego chyba powiedziałem kiedyś niefajnego, jak jeszcze byłem w tym okresie moim... Aha. Ale tak to przez internet wszystko, a tak ogólnie to nie wiem, no to myślę, żebym się mógł dogadać, ale nie wiem, bo nie znam gościa osobiście, znam Mazurka za to, to jest spoko. No,
Ja też znam Mazurka, pozdrawiam Roberta, pozdrawiam też Krzysztofa, który był też jeden i drugi był u mnie w programie, ale Krzysztof bardzo fajnie Stanowski się kiedyś zachował. Chyba wtedy, kiedy zapowiedziałam program, strasznie szepcze pani Ksenia z Marcinem i bardzo tutaj zakłócają nam odbiór, bo ja bym bardzo chciała słyszeć, o czym szepczą, może komentują naszą rozmowę. A ja nie słyszę, bo jestem dalej od drzwi. Już A nie, to był u ciebie ten Asperger, że ty nie chcesz słyszeć, to nie słyszę. A tak, ja się słyszę, że mogę go walić, dźwięki, ja sobie coś czytam albo coś. A jak wiesz, jak widzę ten światowi, tak z każdej strony. A nie, uszy, ja się skupiam na jakiejś innej rzeczy i się świat znika dookoła. Może śliweczkę? Dobra, to ja będę czytać długo pytanie, żebyś mógł, niebyś nie miał brązowych ząbków a propos dwójki. I więc nie, powiedziałam o Krzysztofie Stanowskim, że jestem mu bardzo wdzięczna za jedną rzecz. Chyba jeszcze nie był wtedy moim gościem, a może już było to po nagraniu programu. Chyba zapowiadałam, że będzie to rozmowa z Jerzym Urbanem. No i oczywiście chyba to na Twitterze się tam tak rozpętało, Nie, bo też miałem rozmowy z Urbanem Superstacji i też mi zaczął, jak mogłeś? I bardzo było, bardzo krytycznie jakoś wypowiedziane, że tam właśnie tam zaprasza i to i co i tak dalej. Ale chyba to rzeczywiście się chyba chodziło. I Krzysztof Stanowski powiedział, że dziennikarz rozmawia z każdym. Oczywiście. No ja zrobiłem sandę wtedy uliczną. Dzięki, Krzysztofie, na pewno nie masz czasu, żeby to obejrzeć. Gratuluję. Generalnie sukcesu wielkiego i trzymam kciuki. Ale tak, no. Ja zrobiłem taką sandę uliczną właśnie. Dotyczącą Urbana, do programu z nim. Wiecie, czego życzą Polacy na święta Urbanowi. No, oczywiście życzyli w większości takich bardzo złych rzeczy. No i mu to puściłem na takiej zasadzie, a to tak, no nie był zachwycony, ale ogólnie, no w ogóle nie był zachwycony, ale tak, no, rozmawiałem. Ale też on miał rodzaj takiego właśnie Aspergera jak ty, bo też, a nawet powiedziałabym więcej, bo powiedział, że jego narcyzm karmi się w taki sam sposób miłością, jak i nienawiścią. A, widzisz, no. A to nie, to ja tak nie. Bo nie jestem narcyzem. Nie? No nie. Nie. Możesz pytania testowe na mnie testować. Nie. No, te narcyzy to różne bardzo przybiera formy. To, formy tak, i nawet to, że... albo taki zwykły. No, tak. I może też to, że ci nie przejmujesz komentarzami na swój temat, też może świadczyć o tym, że właśnie nie jesteś narcyzem, bo masz tak, że tak powiem, dobre samopoczucie sam ze sobą, że nic się nie... Ale nie mam o sobie jakiegoś w ogóle takiego, wiesz, nie wiem, nie mam jakiegoś podejścia, że jestem jakiś... A lubisz siebie? No pewnie, ale nie jakoś... Za szybko powiedziałeś. Dlaczego? Tak? Że co, no? Nie, wiesz co, nie lubię, ale nie jakoś tak, nie jestem zakochany w sobie, no lubię, to bez trzeba pasji, lubić, tak? No. Jak kim nie wiem, to chyba ktoś się nie lubi, to powinien coś z tym zrobić, iść na jakąś terapię, no kim się nie jest, to jak się żyje, no ciało i umysł muszą współgrać, no a jeżeli ktoś się nie lubi, no to... Jakieś na takie pytanie odpowiadałam, czy pani lubi siebie, powiedziałam, nie wiem, chyba średnio, ale mam do siebie zaufanie. Uważam, że cudownie to powiedziałam, jako narcyza. W ogóle ciało mi, jaka immanentna cecha była narcyza. Pamiętam, że nie pamiętam, jakie to było, ale pamiętam, że to zupełnie było odległe od tego. Podobno najczęstsze, nikt się nie chce zgadzać na taką w ogóle diagnozę. Jak ludzie przychodzą do psychologa, że do terapii czy coś i mówi, słyszą, że są, mogą być narcyzami, to jakby nie zgadzają się nigdy na to, że... Ale wiesz co, bo już jest takie myślenie, że narcyz to jest, że cechy narcystyczne, że one są tylko negatywne. Ale one, gdybyśmy nie mieli jakikolwiek sposób cech narcystycznych, to byśmy też nie robili tego, co robimy. Że właśnie chcemy się jakoś pokazywać, że to jest jakąś taką, że jest kompletnie wtedy... Nie, ale to jest potrzeba brania udziału, jakby bardziej taką potrzebę tego, żeby brać udział w dyskusji, jakby traktując to, co się dzieje ogólnie w mediach, jakoś taką, nie wiem, powiedzmy grecką formę demokracji, gdzie tam jakieś procesy zachodzą, się mówią to, po prostu jakby chcę mieć udział w swojej dyskusji, ale chodzi mi o ten udział, jakby nie absolutnie nie muszę być, nie wiem, pokazywany, gdzieś tam jakby bardziej chodzi mi jakby o to, żebym mógł powiedzieć swoje. No mógł powiedzieć swoje, ale też pod swoim imieniem i nazwiskiem, bo też w książce troszkę mówiłeś, że tam jeden z programów, nie mówiłeś, który, ja się domyślam, który, że było pisaniem dowcipów i remotów dla kogoś innego. Tak, więc, a to w Antyradiu, tak.
Więc to też jest jakby świadczy o tym, że ktoś to zupełnie nie ma. Ale to nie, miało być, bo to nie o to chodziło, że mi przeszkadzało mi to, że jakby ta osoba, która mi to kazała robić, ona nie potrafiła, ona to psuła. Aha. Jakby ja bym chciał, tego na przykład zdarzało mi się też napisać na przykład dla Piotra Kędzierskiego i to było świetne, uwielbiałem to. Uważałem, że jakby on znacznie lepiej prezentował niż ja, moim zdaniem lepiej tworzyłem niż on. Jakby taki duet, że ja bym mu pisał, czy to byłoby super, w ogóle by mi nie przeszkadzało, ale jak ja daję komuś żarty czy coś, jak to się kładzie i jeszcze ma do mnie pretensje, że położył, że coś źle napisałem, czy coś takiego, to już mi się nóż w kieszeni otwiera, tak. To nie chodzi, więc jest to bardziej tak. I Jakub Król, czego dowiedziałeś się o stanie polskiej demokracji po udziale w tak zwanym wielu demokracjach, w wielu demonstracjach, przepraszam. Nie wiem, ta demokracja to są rządy demokratów. Teraz aktualnie w Stanach rządzą demokraci, w Polsce tak chyba też, bo też to jest taki odpowiednik. No więc teraz jest demokracja, bo rządzą demokraci. Wcześniej nie rządzili niedemokraci, więc nie było demokracji, tak jak słyszeliśmy. I no, co oni są? No tak naprawdę to jest pis na wodę, no. Więc zdajcie sobie z tego sprawę. Oczywiście. Czyli rozumiem, że chcesz przez to powiedzieć, że demokracja, podobnie jak wolność i jeszcze może prawda, stały się właściwie jakimiś hasłami, za którym niekoniecznie kryje się to ta wartość semantyczna, gatunkowa. Tak, brakuje takich rzeczy, że dla wszystkich oznaczają to samo. Albo chciał autorytetu, że dla każdego jakiś tak było, żeby być profesorem. Teraz każdy ma swoich profesorów nawet w jakichś wąskich dziedzinach, nawet w wojskowości, cokolwiek. Każdy ma w ogóle, nie znajdziesz. Tak, tak, ale to jest jeszcze też ciekawe, też co Państwo o ten temat mówicie, że wielu, może niewielu, tak, ale z tych znanych historyków, którzy zresztą bardzo często bardzo mądre rzeczy mówią, a określają się na przykład antykomunista w tym sensie. No więc historia powinna przez historyka być traktowana jako biologa przez biologa, tak? Poza tym, to historyk, na przykład w Polsce nie do końca był komunizm, jako tak mówi się komunizm, prawda? Ale komunista był przez chwilę w Chinach, tak naprawdę. Ale realny socjalizm. No tak, że na przykład ja zawsze, tak że ktoś dodaje swoich poglądów, tak, na przykład ja zawsze się pokłócę, jak, nie wiem, jak dostanę zupę pomidorową. No nie na tej zasadzie, jakieś takie bezsensowne założenia. No tak, na przykład, no to tak samo, czy to dotyczy, no nie. I teraz pytanie ostatnie. Pan Krystian pyta. To jest takie pytanie, myślę, że już takie bardzo ogólne dla nas wszystkich twórców YouTube'owych i innych. YouTuberów, tak. No, chciałam tak ładnie nazwać ciebie. Co pan będzie robił, gdy już sztuczna inteligencja zastąpi twórców? Pyta pan Krystian. Twórców. Ona współpracuje z twórcami, jest narzędzie, ona ich nie zastąpi. Kazałem ostatnio napisać sztucznej inteligencji piosenkę hip-hopową o grzybach bez użycia samogłosek. No, miała problemy, ale napisała. I no to takie bardziej te rzeczy, które sztuka najgorzej wychodzi. Żarty w ogóle są straszne, nie potrafi poczucia humoru. No ale jakby jako asysta dla kogoś tworzącego, to jest świetne narzędzie naprawdę. Do jakiejś pracy redakcyjnej, czy do jakiegokolwiek pisania, żeby szybko zweryfikować pewne rzeczy, ułożyć, jakoś zebrać do kupy, informacje ściągnąć. To jest świetne. Ale czy zastąpi? Nie sądzę, żeby mogła zastąpić sztuczna inteligencja naprawdę takie te rzeczy, wiesz, kreatywne. Chociaż dla niektórych pewnie zastąpi, dla niektórych i tak to nie ma znaczenia, prawda? Są ludzie, którzy tyle mają małe potrzeby te intelektualne swoje, czy tam życiowe, że naprawdę no, śmieszy ich, prawda? Nie wiem. Czyli jednak optymistycznie na to patrzysz. Ja jestem bardzo ciekawa, jak Państwo. Mieliśmy kilka programów na ten temat i z panem Krzysztofem Zanussim na ten temat rozmawialiśmy i z panią profesor Aleksandrą Przegalińską. Mniej lub bardziej to są rzeczy albo katastroficznie widziane, albo też optymistycznie, że w służbie narodu, w służbie twórców ta sztuczna inteligencja będzie. Ludzie się boją, że będzie w Terminatorze 2. Tak. Trochę tak. Znaczy, powiedziałeś taką rzecz, że nie będzie miała pewnego wyczucia, jeśli chodzi o poczucie humoru. Ironię, sarkazm czy coś takiego, a ja widzę, że bez tej sztucznej inteligencji to już też siada. Tak, ja zauważyłem, że czasami zobacz, trzeba... jeszcze, jeśli pozwolisz,
to i też my jesteśmy, jesteś znacznie młodszy ode mnie, ale my jesteśmy jeszcze wychowani na tym poczuciu humoru, na różnych programach, Monty Pythonach, czy tam lirycznych, niedopowiedzeniach, kabarecie starszych panów i tak dalej. Natomiast już ci młodzi, którzy już będą tylko mieli sztuczną inteligencję głównie, cancel culture, poprawność polityczną i czy znajdzie się jeszcze miejsce właśnie na te wszystkie jakieś takie subtelności, na te cudzysłowie. Tak będzie można odróżnić, co jest robotem, a kto nie. Powiedzieć jakiś żarcik i patrzeć, czy się zorientuje, że to żarcik. Myślę, że już dzisiaj właśnie te osoby, które są właśnie już poddane nawet nie sztucznej inteligencji, ale pewnej ideologii, oni już też nie rozśmieszy ich to, co powiemy, a raczej zgorzy. Nie, to jest wrażenie, tak jak nie wiem, wprowadzali pociągi miały jechać, nie wiem, 20 mil na godzinę w Stanach, to tam się ludzie bali, że będą głowy urywało ludziom, jak będą tak szybko jechały pociągi, kolik broni, taka broń atomowa, koniec świata, zaraz i tak dalej. To po prostu narzędzie, jak każde narzędzie, można użyć w ten taki sposób, można użyć w inny sposób, na pewno się niektórzy będą wykorzystywali do oszustw i tak dalej, bo bardzo łatwo się jakieś pisma urzędowe preparuje przed tym i tak dalej, ale to też będą sposoby przeciwdziałania temu. Uważam, że raczej to jest ogromny sukces ludzkości, a nie zagrożenie. A ja uważam, że zagrożenie i dla mnie świat mógłby wyglądać tak mimo różnych fantastycznych rzeczy, jakie możemy znaleźć w internecie, w Google'ach i tak dalej. Trochę pokazuje to, co ktoś powiedział, że już wiedza nie będzie miała takiego znaczenia, bo wszystko można sobie znaleźć. Teoretycznie, ale na studiach uczyli, trzeba mieć głowę w kodeksie, a nie kodeks w głowie, bo jeżeli wiesz, gdzie co znaleźć, nie musisz znać wszystkiego na pamięć, ale jakby pewne takie obycie z edukacją, to jakby nie zastąpisz tego tymi właśnie narzędziami, to jakby za cały tok myślowy, czy jakieś myślenie linearne, to tego się nie zastąpi, sądzę. Sądzę, że jak ktoś, nie wiem, na przykład ogląda tylko te TikToki, które są takimi wyrwanymi puzzlami z rzeczywistości, ani czyta książek, które wymagają jakiegoś takiego myślenia liniowego, trochę wybiegania wstecz, trochę do przodu, trochę patrzenia wstecz, trochę jakiegoś takiego łączenia, to no to potem co z tego, że ta osoba będzie miała pięć jakichś urządzeń, będzie patrzyła Może im to wystarczy, tak jak wystarczają dzisiaj bańki i poglądy gotowe, które się No tak, ale w pewnym momencie bańka pęknie, w pewnym momencie nastąpi ten dół, no i trudne czasy, no i ci wszyscy ludzie, którzy są nieprzystosowani, nie będą do tych trudniejszych czasów, to jakby się albo naprostują, albo... Nie. Proszę Państwa, naszym gościem był dzisiaj Mikołaj, który jest optymistą, i gospodyni, która jest sceptykiem. Ostrożną pesymistką. I pewną pesymistką melancholijną. I się wszystko równoważy pięknie. No i się równoważy. Bardzo przepraszamy Państwa, tych, którzy oczekiwaliście, że tutaj będą huragany śmiechu i żartów. Nie można przepraszać. Nie? Nie. Nie tłumaczyć się, nie przepraszać, nie, jak królowa angielska? Nie. O, ja ciągle przepraszam. Nie przepraszam, ciągle mam wyrzuty sumienia, ale nie mam Spielbera, widzisz? I jestem bardzo empatyczną osobą. A to też jest ciężkie, może być w pewnych sytuacjach. O. I to jak? To współczuję tej niektórzy empatii. Z Państwa też pewno to wiecie. Ja też mam taką empatię, taką w sensie, że jak ktoś, nie wiem, kogoś coś boli, to mi jest przykro i chcę, żeby go nie bolało, to też mam, jakby, że nie do końca jego emocje rozpoznam, ale z takie proste rzeczy, to jakby mam coś takiego, że nie wiem, że nie mogę patrzeć. Zawsze zareaguję, jak to się dzieje taka fizyczna krzywda, czy zwierzątku, czy komuś takiego, to jeżeli to jest empatia, no to chyba mam. Ale jeżeli... A wzruszasz się na filmach? Nie. Nigdy? Nigdy. A na przykład jak... O, i to jeszcze możemy... No, Państwo, wyłączą jeszcze ostatni temat. Patriotyzm, bo to często z gośćmi rozmawiam. I tak zawężymy do tego. Sport. Nasi wygrywają. Stają na podium. Hymn. Nic? Znaczy, że fajnie, że nasi wygrali. Cieszę się. Tak. Ale nie jakoś, nie mam takich... Nie wzruszył takiego... się troszeczkę. Nie. A Państwa? I tym momentem myślę, że zakończyliśmy naszą rozmowę, którą jeszcze będziemy może przez chwilę kontynuować, ale już poza na kamerami. Backstage'u. Tak. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Bardzo się napraszam, żeby kiedyś zaprosić nas też, żebyśmy mogli uczestniczyć w jakiejś demonstracji. Myślę, że pani redaktor Otoka Frąckiewicz też by wyraziła chęć. Więc tak. A jeśli nie, no to i tak bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
I teraz tak już bez żartów. Z całego serca Ci dziękuję za tą szczerość. Inaczej nie potrafię. No, właściwie pytania trzeba zadawać. Myślałam, że powiesz, że atmosfera i tutaj i tak dalej. Dobrze. No to lepszy chyba dla dziennikarza, to lepszy chyba komplement, że właściwie pytania zadaje, niż że atmosferę ma fajną. Gdyby nie atmosfera, nie można by było pewnych pytań zadać. Też fakt. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję Państwu i również dziękuję wszystkim naszym patronom z Patronite, tym, którzy wspierają też program przez YouTube. Zachęcam, bo było Państwa więcej, więcej takich programów będzie. I oczywiście Stanowi i Barbarze Zadrożny z całego serca dziękuję i Fundacji FAIR na rzecz uczciwej bankowości. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.